Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Playable Teaser do Gothica. Tutaj ostatnio skończyliśmy, tutaj też zaczynamy dalszą część naszej przygody. Okej, czyli dopóki nie znajdę broni, to Diego nie będzie chciał z nami rozmawiać, czyli muszę najzwyczajniej w świecie wykonać dla niego questa. To zobaczmy, co my tutaj... Ja w ogóle mogę miecz wyjąć jakoś? Nie ma żadnych przedmiotów. A tam coś miałem. Co to było? Porządny miecz. Czerwony zwój. Nie, ja bym chciał... Aha, Q i E przełączamy się po interfejsie. Jak wciskam, to przechodzę tu, a jak mam użyć? Aha, w tym stanie miecz nie nadaje się do walki. Okej. Zobaczmy, co my tu mamy. Borówka. Floracja, sprint, no to już wiemy, że na shifcie możemy biegać. Żywo wytrzymałość, okej. Chcę, żeby się skradać. Spacja, no to też pewne niedorobienie, że tam się pokazuje w sumie miniaturka odpada, a mamy spację, no ale... Aha. I żeby otworzyć okienko szybkiego dostępu, dobra. Ja tak czasami będę sobie marudził na to, co tam widzę. Ale bardziej niż o marudzenie chodzi o takie... Mam świadomość tego, że to jest teaser, tak? Że to jest jakieś demo. Więc to nie o to chodzi, że ja teraz tutaj kupiłem grę za grube dolary i się dziwię, że coś nie działa, nie? Ale... Zmiażdż. Weź wszystko. Ale gdzieś tam od czasu do czasu myślę, że warto dać jakiś komentarz. Znowu, na chwilę obecną trochę mi się te niektóre rzeczy takie drewniane wydają. Nie wiem, czy są koniecznie potrzebne te strzałki przy przedmiotach, bo już wyobrażam sobie, jak będzie wyglądało jakieś dodatkowe pomieszczenie z itemami, gdzie powinno być ich dużo. Po prostu będzie strzałka na strzałce. Tam mamy drabinę. Idziemy sobie tutaj po schodach. Wydaje mi się, że idziemy dobrze. No dobrze, idziemy w stronę placu wymian. Butelka. Wydaje mi się, że jak przeglądałem... Tu mamy wilki. Dobra. Nic cennego nie było, a tam dalej już zapuszczać nie będziemy. Wydaje mi się, że jak przeglądałem achievementy, to... Coś tam za butelki było. W ogóle sporo achievementów jak na demo. W ogóle dziwię się, że demo miało achievementy i że zostało w ten sposób jako standalone tak naprawdę pozycja na Steamie wypuszczone. A i tam coś zostawiliśmy. Cofniemy. Chciałbym z tego dema wyciągnąć jak najwięcej. Troszkę to wszystko... Jest takie drewniane, jeżeli chodzi o animację, przynajmniej takie jest moje odczucie. Jakbym w jakąś grę przygodową na razie grał się czuję, a nie w starego dobrego goticzka. Albo tutaj, no to jest takie trochę dziwne, że takie sztuczne bariery już się pojawiają. Ciekawe, czy do tej wody tam nie możemy wejść. Mogę w ogóle zapisać? Mogę. Gra zapisana. Nie możemy tam wskoczyć. Okej. Okay. Lecimy dalej. No, mamy nowego NPC. I don't think Gomez will miss this. Hey! Oh.
Hello. I didn't hear you coming. I'm looking for, well, clues about last night's disaster. I see. Well, I have to settle this soon. Gomez has little patience, and I have other, more urgent problems to attend to. So, you are... I'm Caden, guard of the exchange zone. This week I worked the morning shift. And this is Rufus. Well, what remains of him? He had to work the night shift. So as you can imagine, I feel particularly fortunate. Now it's up to me to find out what the hell happened here, and try to recover what might still be useful for the old camp. What kind of problems do you have that are so urgent? Well, you see, in the old camp, you can never trust anyone, and even less of those who call you friend. Two of these friends, Cyrus and Bedig, took advantage of the fact that I had to come here to steal from me a very valuable pendant. They know it's important to me, but they would sell their mother in order to get some ore in the black market. What does the pendant look like? You'll recognize it easily. It is made of metal and has the shape of the god Adonis. No incrustations, no jewelry, no magical powers. It doesn't have much value. Clearly, it was stolen out of spite. Who are these old friends? They were more than friends. In fact, they were former business partners. We had our differences, and in the end, we decided to dissolve the business. But I never thought they would dare steal from me. Okay, let's be clear. If I help you, what can you give me in return? A businessman. That's the attitude. I like you. Tell me. What are you looking for, or what do you need? We can start there. Well, a decent sword would do me good. A weapon that is easy to obtain and has no owner, if you know what I mean. Oh, I understand. Okay. I won't tell Gomez anything, if you don't tell anyone about our little deal. Okay? Okay, we agree then. The pendant in exchange for the sword. By the way, where can I find Saris and Beric? They've gone to the woods, near the bridge, I think. Be very careful. They are violent people. You'd better be prepared for anything. Taki lekki rozjazd, nie? No bo gadamy w sumie o tym, że chcemy miecz od niego w nagrodę i idziemy z teoretycznie niebezpiecznymi ludźmi, nie? Pogadać. What do you think you're doing, Rookie? Okay, I'm sorry. My mistake. It won't happen again. Ten miecz w sumie moglibyśmy dostać właśnie po to, żeby iść wykonać, nie? Tą misję, a tak to tak, no nie do końca. Nadpalona księga. Pochodnia. Iwo. Sprawdźmy, czy... Iwo królewskie. Magia, klucze, trofea, inne. Kiepsko zachowana książka w twardej oprawie. Słuchajcie słów bogów, bo ich wolą jest. Księgi mogą zawierać wiedzę. Nie mogę się do tego tutaj przyzwyczaić. Jakoś tak kojarzy mi się z użyciem przedmiotu, a to tutaj tak nie działa. To, co mnie drażni, to to, że leżą w sumie wszystkie te worki, skrzynki. A my nic nie możemy przeszukać. Gdyby tak było w końcowej grze, to tak trochę, no mówię, no znowu wychodzi, jakby to była jakaś gra przygodowa, w której masz bardziej podziwiać otoczenie niż korzystać z tego otoczenia. Była ta bryłka, którą zauważyliśmy już wcześniej. Tu chyba nie możemy wejść, bo nam się nie pojawia. A, tu jest siatka, okej. Okay.
Co my tu jeszcze mamy? No, widoki całkiem zacne. Okej, tutaj w sumie oprócz tej bryłki chyba nic nie było. Gdzieś kątem oka widziałem chrząszcza, ale to chyba na dole. O, właśnie jest. Chodź tu, przyjacielu. Niego sobie pozbieramy. Wszystko. Trochę wolno zamykają się te animacje zabierania przedmiotów, więc wyobrażam już sobie, że po skończonej walce dopiero będzie szansa, żeby cokolwiek zabierać. Bo tak, to chyba to działa zbyt wolno. Też zaraz z tego... No, troszkę też dziwne, że to ciało się podświetla, mimo że je zlutowaliśmy właśnie przed chwilą. Czy my tu coś jeszcze mamy? No właśnie, nawet przez skrzynię się podświetla, to już akurat trochę dziwne. Trochę też się dziwię, że nie skorzystano tu z takich mechanik śledztwa jakichś. Mamy wytrych. Czuję, że na jak nagrywalne demo, to będziemy musieli zapisać grę, zanim będziemy chcieli użyć tego wytrycha. Ale dobra, tu, o, tu coś jeszcze mamy. Podnia? Nie, moneta. Nieśliśmy ją chyba tak. No dobra, oprócz naszego nowego kolegi Kaidena nic tu nie mamy. Ruszamy do lasu. Tam bym nie szedł, bo już widzę pierwszych przeciwników. Ale tutaj czemu nie? Zbieramy sobie, co tutaj leży. Tam mamy jakieś schody. Ja przypuszczam, że ta mapa, gdyby na nią spojrzeć z góry, to by była właśnie tak... dookoła by otaczała ten punkt wymian. Dziś słychać jakąś walkę. No właśnie, to też to, co empty się pojawia po itemie, to jest takie niepotrzebne. Powinniśmy to wziąć, okno się powinno zamykać dynamicznie. Ciekawe, jakbyśmy się nie wtrącali, nie? I tak tłukli do końca świata. No, to rzeczywiście przyjaciele. Kaiden sends you to kill me, right? Freaking bastard! R, żeby dobyć broń. Kontrol, żeby namierzyć. No właśnie, chciałem się zapytać, jak sparować. No to już wiem. Walka nie należy, szczerze mówiąc, do najlżejszych. To, czego się obawiam, to że autorzy chcieli jakoś... O, właśnie. No nie poszło nam. Autorzy chcieli chyba jakoś odwzorować trochę system, który znamy z Kingdom Come. Bo tak mi to tutaj troszkę
podchodzi pod to. Kingdom Come, pamiętam, że na początku, jak grałem po raz pierwszy, to też się irytowałem na ten system. Dopiero później odkryłem, że żeby dobrze ten system wykorzystać, to tak naprawdę trzeba się rozwijać w grze i jakby ćwiczyć cały czas te umiejętności swojego bohatera. Tutaj boję się, czy autorzy doszli do tego, czemu w sumie oni chcą tego systemu używać, nie? Bo jeżeli tak, bo jest fajny. Myślałem, że to rozmowa z Diego się wystraszyłem. Bo jeżeli tak chcą, bo jest na topie, to tak. No pewnie średnio bym powiedział, nie? To wyjdzie. Znaczy to wyjdzie. Nie wiadomo jak to wyjdzie, ale to może wyjść średnio. To w sumie nie wiadomo kiedy to blokować, nie? Klikam to kółko myszy. Moją. Tak czułem, że zaraz padniemy. Strasznie dziwny jest ten system. Nie mogę go kompletnie wyczuć. Rozwijanie umiejętności walki bronią pomagać. Jakoś tak, nie wiem, ciężki jest dla mnie do wyczucia ten system, bo teoretycznie klikam ten blok, on gdzieś tam się tak zastanawia, może zrobię, może nie zrobię. Chociaż teraz na przykład widzę, że nie trzeba się skupiać na tym, żeby miecz trzymać, tak jak w Kingdom Come, w dobrej pozycji w stosunku do miecza NPC. To znaczy, że po prostu trzeba kliknąć w momencie, jak on uderza. O, do mnie poszło. A ten środkowy przycisk myszy? Ale miecz nie musi być dobrze ułożony. Nie musi, a znów nie poszedł ten blok kompletnie. Też jakby ciężko mi odróżnić te ciężkie ataki od tych lekkich ataków, bo on... No właśnie, jak już zrobię ten blok, w momencie jak on atakuje, to jego animacja już idzie. Jest lipa, nie? Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że on miał tyle problemów z pierwszym przeciwnikiem. Teraz się okaże, że drugi odcinek spędzimy bijąc się z tym samym kolesiem przez 15 minut. I'm sorry, Betty. It's the best for you. Caden sends you to kill me, right? No dobra, pokażcie mi już tutorial. Miejmy to z głowy. No właśnie, ciężkie ataki tam nic nie było, chyba że... Mieszanie, nie wiem, Kingdom Come z Wiedźminem. Jezu, strasznie mnie irytuje ten system. Bo z jednej strony mamy robić uniki tą spacją. Z drugiej strony mamy robić kontry tym przyciskiem myszy. Ale od tego, czy on wykonuje ciężki atak, czy lekki,
To tego nie możemy jakby... Nie wiem, może ja czegoś nie zauważam, ale wydaje mi się, że nie można tego przewidzieć. Jaki typ ataku on wykonuje? No dobrze. Daj sobie pan spokój. Ach, ten przycisk myszy możemy trzymać. Na Boga. Czyli ja nie muszę trafiać prosto w punkt. Tak, myślałem, że czegoś nie rozumiem, ale może mi się tylko... Może to był fart? No, to był jednak chyba fart. No, teraz to już tego w ogóle nie zrozumiałem. Bez kitu. Każda walka to wyzwanie. Gdzie my w ogóle się pojawiamy w tym punkcie kontrolnym? To też jest dziwne, bo my jakby stoimy w tych ruinach, a tutaj stoimy w lesie. No, brutalna siła, jedyne rozwiązanie. Szczerze mówiąc, patrzę tak na czas odcinka i się zastanawiam. Nie, za bardzo mnie poirytowałeś, gościu. Poza tym ty nie chciałeś rozmawiać. Patrzę na czas odcinka i teraz przyszło mi na myśl, że może wytnę te moje nieudane próby z odpowiednim komentarzem. Ale z drugiej strony, a po to jest ten... Dobra, po to jest ten playable teaser. I żeby otworzyć, no to już wiemy. Po to jest ten playable teaser, żeby pokazać, co działa, co nie działa. Ktułka z kośćmi, trochę creepy. No i według mnie ten system tak, no nie wiem, no mi nie przypadł do gustu, a może nie umiem w miecze, ale wydał mi się strasznie drewniany i koniec końców się okazało, że najlepiej wyszedłem na tym, jak gościa siepałem po prostu ile wlezie mieczem, nie? To w ogóle mi się nie podoba. Sztuczne bariery, no kolonia karna. To była piaskownica, plac zabaw po prostu dla nas. Więc ograniczanie jej... nie do końca. W ogóle sprawdźmy... A, użyj to jest Z. Dobra. Teraz sprawdźmy, co tam w sumie było. Tu mamy przedmioty, klucze. A tam był klucz, no i on jest tutaj. No dobra. Niech im będzie. Mam przedmioty związane z zadaniem. Starczyło napisać przedmioty fabularne. Byłoby krócej.
Mamy zwój, mamy dziennik Beriga, spis kradzionych przedmiotów oraz setny znak. Aha. Za schodami. Tu. Stary, zardzewiały klucz. Cztery sześciościenne, pięknie. Ach, kośćmi Sarusa. W takim sensie. Okej. Okay. Wiecie, o czym pomyślałem, prawda? O trochę innych kościach. Sarusa. W końcu go zabiliśmy, czy tam przeszukaliśmy. Więc wydaje mi się, że musimy tam iść przed siebie. Gotowanie. Możesz ugotować własne posiłki. Wow, dzięki. Nie masz żadnych przepisów. Wow, dzięki. Jeżeli w całym demo nie będzie żadnych przepisów, to uznam, że wstawienie tutaj gotowania było bez sensu. One chyba śpią, te wilki. My tu byliśmy. Albo i nie? Się boję, z kitu. A X-em wyciągała broń? Z-em? R-em? Dobra, dobra, gościu. Uspokój się, bo tu widzę, wiedźmin się już włącza. No, mogłem rozpocząć od... Halo, halo, przyjacielu. Od mocnego ataku. Dobra, dobra, ej, kolego. Wow, te wilki są jeszcze groźniejsze niż w Gothicu trzecim. Nie spodziewałem się, że... No, teraz na nim stoimy. Nie spodziewałem się, że autorom to się uda. No, ale targetowanie jest... A, no ciężkie, kurczę, bo... Znaczy, wiesz, wiecie, z drugiej strony może ja tu nie powinienem przychodzić na tym poziomie. No, coś czuję, że to może być clue. No dobra, sprawdźmy, jak wychodzi nam podstawowy manewr, który będziemy pewnie stosować, czyli ucieczka. Dobra, ty tą broń, kozaku, schowaj. Bo nam trochę nie wyszło. Możliwe też, że niepotrzebnie się brandzlujemy tutaj z tymi wilkami. Może trzeba było dokończyć questa, wziąć miecz. Wtedy się bawić. No ale jak już zaczęliśmy. Dobra, trochę tych chrząszczy już podeptaliśmy. Na razie, jak widzę, level to głównie na chrząszczach wbijamy. Tam mamy chyba ścierwojady. No dobrze, cofniemy się tu do głównego traktu, zobaczymy, bo może w sumie byliśmy blisko naszej skrzyni. Okej. Okay. Tu w sumie nas Diego uratował. Diego honorowy, nie rusza zwłok. Miłe mięso, great. No i według tego, co tam było... Według tego, co tam było, to tam był znak śniącego, nie?
Czyli pewnie za tymi. This big golden Belia sign. Widziałem go wcześniej, widziałem. My, Mondralo, ty. Mamy skrzynkę, ale najpierw pójdziemy tu, bo ja tam z góry widziałem jakieś itemy. Serdecznego chrząszcza im zrobimy. Tu mamy ognisko, szkoda, że nie ma opcji rozpalenia. Chleb i wytrych. Dobra, cofamy się do naszej skrzyni. Skrzynia jest zamknięta, ale mamy przecież klucz. Więc chyba sobie poradzimy. Wisiorek Kaydena. Czekajcie, a to nie miała być figurka Adanosa? Notatka o skrytce. Nasz kolega chyba zrobił nas bambuko. Notatkę o skrytce i tajemnicę Kaydena myślę, że przeczytamy już sobie w następnym odcinku. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam oczywiście na następne odcinki. Hej, hej, trzymajcie się.